szkoły. I my chcemy, żeby on się, najlepiej, gdyby on był zmotywowany i sam się uczył. No to jest bardzo trudna sprawa, żeby był samosterowny. I ja teraz najpierw Państwu powiem, przypomnę strategię oceniania kształtującego. I dlatego, że jesteśmy na spotkaniu, które jest jakby u podstaw na ocenianie kształtujące. I będę do nich nawiązywać trochę do tych strategii, jak będę mówiła o warunkach, które są konieczne do tego, żeby uczeń był samosterowy. Najbardziej to piąta strategia o tym mówi, że chcielibyśmy, aby nasi uczniowie byli samodzielni i odpowiedzialni. Właściwie cały system robi wprost przeciwnie. To znaczy robi z uczniów tych, którzy mają powtórzyć, nauczyć, zakuć, odpowiedzieć, zdać egzamin. Prawda? Czyli to jak gdyby troszeczkę wyklucza tą samodzielność i odpowiedzialność. I teraz pokażę Państwu takich 11 warunków, które pomagają w tym, żeby uczniowie wzięli ten proces uczenia się w swoje ręce. Będziemy je omawiać po kolei, czasami dwa na raz, dlatego że nie mamy za dużo czasu, ale też może bym poprosiła Was, żebyście od czasu do czasu chwilę ze sobą porozmawiali na temat tych właśnie warunków, o których będę mówiła. To jest bardzo ważne, żeby nie... Bo jak się tylko słucha, to się słucha. Natomiast jeżeli się podda refleksji to, co się słyszy, to na pewno to zostanie w pamięci i dlatego tak będę robić. Pierwsze dwa warunki to jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i dawanie uczniom przestrzeni do przyznania się do błędu lub do trudności. Oczywiście nie chodzi o bezpieczeństwo takie, żeby mu się sufit nie zawalił na głowę. No to jest jasne, żeby on nigdy nie będzie się uczył z chęcią, nie był samosterowny, a będzie się bał, co mu się stanie. Ale chodzi o właściwie o bezpieczeństwo psychiczne. W jaki sposób zabezpieczyć uczniowi? Przede wszystkim trzeba w niego wierzyć i doceniać go. Uczeń, który się boi, boi się krytyki, boi się oceny, taki uczeń oczywiście nie będzie się uczył sam z siebie, bo on się będzie bał, przede wszystkim będzie się bał. I ocenianie kształtujące tutaj w tej kwestii oczywiście ma duży wpływ, dlatego że odchodzi na przykład od oceniania stopniami. Czyli od tego straszaka. Troszeczkę wytrąca nauczycielom z ręki tą broń, którą oni mają, bo powiedzą tak, nie nauczysz się, dostaniesz jedynkę. Ale już tej broni wtedy nie mają. Ale dzięki temu uczeń może czuć się bezpieczny i w relacji z tym nauczycielem uczyć się. Druga część, drugi warunek to jest błąd. Myśmy tutaj właśnie mówili przed chwileczką o błędzie i wiadomo, że żeby proces uczenia się w ogóle zachodził, to błąd musi być obecny. Dlatego na tym rysunku on jest tutaj taki właśnie czerwony, bardzo chętny i bardzo go zapraszamy, żeby on był. Mówi, to nawet chodzi o to, żeby nauczyciel się cieszył z tego, że uczniowie popełniają błędy. Dlatego, że to jest świadectwo tego, że się uczą. Taki Gerhard Wilczek, to jest taki noblista z fizyki, powiedział, że jeżeli nie popełniasz błędów, to znaczy, że nie podejmujesz dużych wyzwań. I to jest największy błąd. Czyli faktycznie my musimy tym uczniom dać możliwość popełnienia błędu. To nie jest zgodne z systemem naszego, jak wiecie, nauczania, dlatego że w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wszyscy się nauczyli tego, co jest bezbłędne. Więc najlepiej by było powiedzieć wszystko, co jest bezbłędne, a uczeń ma zapamiętać, odpowiedzieć i koniec. No, ale wtedy nie następuje ten proces uczenia się. Ta próba, podejmowanie próby, jak również przyznawanie się do trudności. Uczniowie boją się przyznać, dlatego że mogą być ocenieni normalnie w naszym systemie, mogą być źle ocenieni, mogą być skrytykowani, więc wolą nie mówić nic, więc on się chowa gdzieś z tyłu, żeby nie być zauważony. Oczywiście wtedy też nie jest bezpieczny.
I teraz bardzo poproszę, żebyście znaleźli osobę koło siebie i chwileczkę, ja tutaj z zegarkiem w ręku, minutkę na ten temat, co wam się kojarzy z tymi dwoma rzeczami? Z błędami mi się kojarzy to, że je zaburzają poczucie bezpieczeństwa. Tak. I takie poczucie, jak popełniłem błąd, to może jestem tak, głupi, no nie? Dokładnie. Tak, to jest jego, że tak powiem, stan psychiczny permanentny polskiego ucznia. Że jak tak, błędy powinny być jak dzieła sztuki. Ja się zastanawiam, dlaczego my nie zmieniamy systemu i nie traktujemy błędów po prostu jako coś, co powoduje, że dziecko chce, że dziecko coś robi, że dziecko jest zaangażowane, bo błędy są świadectwem jego zaangażowania, jego prób. Powiem wam, bo pierwszą od pierwszej klasy, bo ja uczę teraz, będę uczyła trzecią, od pierwszej klasy działa, znaczy pokojowo długo, nie, ale z tymi tak wyjątkowo, no tak świetnie dzieciaki. I na przykład ja na błąd reaguję zawsze, super, dzięki ci za ten błąd. Super. I słuchaj, oni się nie boją. I tak jest normalnie, brawo, dzięki, jest, fajnie, nie wymyśliłam, myślałam tyle nad błędem. Dzięki, że tak szybko dałeś tutaj. I my analizujemy i u mnie nie ma reakcji na błąd. Oni, ale super. Pani wytłumaczy. Rewelacja, powiem rewelacja. I tak znaczy, powinno to wyglądać. Dziękuję bardzo, ponieważ mamy pani ograniczony czas, to... A to rączka do góry, tak wszyscy, bardzo poproszę. O, bardzo dziękuję, właśnie tak, jak w klasie. I chciałam, najbardziej co mnie interesuje, to co można zrobić, żeby uczeń poczuł się bezpieczny i żeby komunikował błąd, jak? Co nauczyciel może zrobić? Co państwu przyszło do głowy? Ja powiem, co ja robię. Bardzo proszę. Ja akurat mam teraz trzecią klasę. Ja z maluchami tymi od pierwszego momentu robiłam tak. Pojawił się błąd, a ja... Super, dzięki za ten błąd, ekstra, fajnie, że teraz, brawo! Bijemy brawo, naprawdę tak działamy z błędem. Super, nie boję się. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakiś sposób na to, żeby uczeń poczuł się bezpieczny? Samemu się przyznać do błędu. To jest bardzo trudne. Bardzo trudne jako nauczyciel, bo od nauczyciela wymaga się, że przecież on wszystko wie, jak on może być popełniać błędy, prawda? Bardzo trudno jest przyznać się do błędu, ale to na pewno jest skuteczne. Słucham. Warto mieć jakieś hasła takie motywacyjne, jakieś karty. Aha, właśnie, bardzo dobre hasło. Jak również to, żeby odejść od słowa błąd i zamienić go na próba. Próba jest, no próba się nie powiodła, następna się uda. Też ten pierwszy punkt, bardziej o bezpieczeństwo, czyli cały czas docenianie. Ludzie mówią coś takiego, że no nie, bo ja go przecenię. I on wtedy będzie, nie będzie się uczył, bo będzie pewny siebie, nie? Nie można człowieka przecenić, jeśli się go ceni za to, co on robi dobrze. To nie można go przecenić, bo mówi się prawdę. Dlatego jak najwięcej doceniania. Jak najwięcej doceniania uczniów, które jest strasznie im potrzebne. Od samego początku. Do matury. Ja również postępowałam troszeczkę tak jak Basia, mianowicie uczyłam w liceum matematyki i mówiłam, to taki piękny błąd. Tak się cieszę, że on został popełniony, bo dzięki temu nie popełnimy go na egzaminie. A jakbyś go nie popełnił, to byśmy na pewno mogli to zrobić również na egzaminie. Czyli różnego rodzaju sytuacje, jeśli uczeń jest przekonany o tym, że może popełniać błąd, jeśli jest przekonany o tym, że może powiedzieć, że ma trudności, nie umie, jeszcze tego nie umie, to czuje się bezpieczny, jeszcze szczególnie, jeśli jest doceniony za to, co robi, za konkret. No to przechodzimy do następnego. Jasno wyrażone oczekiwania. Kto z państwa wie o badaniach Hattiego? Rączka do góry. No to muszę powiedzieć. Badania Johna Hattiego, to jest profesor australijski, są największymi badaniami edukacyjnymi na świecie. Teraz nie chcę powiedzieć tego, ale to są właśnie metabadania, które były prowadzone przez 15 lat. I one są, on wyszczególnił różne interwencje, które może popełnia nauczyciel, żeby poprawić wyniki nauczania i patrzył,
miał odpowiedni, ma taką miarkę, na ile te interwencje pomagają właśnie w tym uczeniu się. To naprawdę wielkie, radziłabym Państwu kiedyś przestudiować, bo to bardzo ciekawe jest. I powiedział, że te interwencje, które mają wskaźnik 0,4, to warto je robić, a te, które mają mniej, to nie warto. Na przykład praca domowa tam się marnie rosuje jako interwencja do tego, żeby uczniowie mieli większe wyniki nauczania. Na przykład wręcz ujemny ma powtarzanie klasy. Ale to, co jest jednym z punktów, który jest lepszy, to jest właśnie podawanie uczniom celów lekcji i kryteriów, czyli jasno wyrażone oczekiwania. I Hati mówi, że to jest 0,56, na pewno warto to robić. I to jest również pierwsza strategia oceniania kształtującego. Czyli wyraźnie nie zaskakiwać tych biednych uczniów tym, co oni mają umieć. Często jak sobie przypomnimy własne czasy, ja sobie to zdecydowanie przypominam i pytałam nauczyciela, co będzie na klasówce, to on mi mówił na to, no wszystko, co było, nie? No i to była właśnie taka informacja, która mnie absolutnie zniechęcała do wszelkiej nauki, bo wiadomo było, że wszystkiego się nie nauczę. I w takim razie te jasno wyrażone oczekiwania to jest coś, co warto robić z uczniem, żeby on mógł wiedzieć, do czego dąży. Wtedy on może wziąć to nauczanie uczenie się w swoje ręce. Jeśli nie wie, do czego ma dojść, no to jak on się ma uczyć? Ale pójdziemy na następnego, że przekazywanie informacji zwrotnej ze wskazówkami. I tu Hati mówi, że to jest 0,73. Czyli zamiast ograniczenie liczby stopni, znaczy w ogóle Hati to w ocenianiu kształtującym, gdzie radzą, żeby w ogóle nie stawiać stopni. No u nas nie daje się to zrobić, bo jak wiadomo, na koniec roku muszą być stopnie, oprócz nauczania początkowego, które owszem, tam można. I w takim razie to, żeby ograniczyć i dać uczniowi pełną świadomość. Ten sprawdzian, czy to ta dyskusja, którą teraz będziemy prowadzić, będzie nie na stopnie, a na informację zwrotną. Jak Państwo wiedzą, informacja zwrotna powinna zawierać nie tylko, co uczeń zrobił dobrze, nie tylko to, co zrobił źle, nie tylko, jak powinien poprawić, ale wskazówki do dalszej pracy. I jeżeli w ten sposób, jeżeli uczeń ma te wskazówki, to może być samosterowny. On może wziąć to uczenie się w swoje ręce, bo wie, co ma zrobić. Natomiast jeżeli on dostaje trójkę i myśli sobie, no to w takim razie nie wiem, co mam dalej robić, no to jak ma się dalej uczyć? Jak ma to poprawić? Więc takie dwie rzeczy, które mamy, czyli pierwsze to było jasno wyrażone oczekiwania, które są podsumowane informacją zwrotną. I teraz też bym chciała, żeby Państwo przez minutkę porozmawiali na ten temat. Co zrobić, żeby w klasie na swoich lekcjach mówić uczniom cele i kryteria, dawać im jasną klaryfikację, jakie są oczekiwania i jak to zrobić, żeby zamienić te oceny stopniami, literkami, punktami na informację zwrotną. Bardzo poproszę chwilę rozmowy. Słuchajcie, no to jest tak, że programy nauczania pokazują cele uczenia się w takiej formule działania. One nie są jasne dla ucznia, nie? Jeśli byśmy sformułowali na przykład cele uczeń wie, uczeń rozumie i uczeń potrafi wykonać w takich trzech konwencjach, to te cele są dla niego bliższe sercu. A ja się tutaj nie zgodzę, ponieważ właśnie dla mnie słowa wie, potrafi, rozumie są jak łatka na byka. Ja muszę mieć konkret. Co to znaczy, że wie? Nie wie, bo ja pojęciowo. U mnie wie, to znaczy, że jakie mniej więcej treści tak będą potrzebne do tego, żeby zrozumieć. No, ale na przykład właśnie... Proszę? Właśnie życiem raczej tych ja też jestem życiem. Co to znaczy, że wie? To znaczy, u mnie jest sytuacja... Nie, bo u mnie treści nie służą do tego, że on ma to wykluć na pamięć, tylko treści są faktami, które służą do zrozumienia szerszych reguł. Ja rozumiem, tylko że właśnie myślę, Uczę na bazie pojęciowym, więc ja zupełnie wykraczam poza treści, ale dziecko musi wiedzieć, jakie treści są mu potrzebne do przerobienia. Ja rozumiem. Czego ty uczysz? Nie, ja uczę fizyki.
fizyki, ale to wiedziałam, że pogrywam. Dziękuję bardzo. Tylko chodzi o to, że życie z... Widzę Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo dużo rozmawiają ze sobą, czyli jak może Państwo macie jakieś wskazówki jednym dla drugich. Ale on nie musi bo tylko musi to jest sposób na prawdę, na zmianę naszego uczenia się, nauczania i nie to, że my przeczytamy mądre książki, czy posłuchamy niewielu ekspertów. Uczymy się wzajemnie od siebie. Dlatego bardzo bym poprosiła. To ma jakiś dobry sposób na to, żeby wprowadzić na swojej lekcji jasne kryteria, możesz przenieść do kontekstu. Jasne oczekiwania. Albo nie, to są tylko fragmenty, to są fakty. Potrzebne do rozumienia. Dobra. Albo może się podzielić jakieś rysunek. Słowo potrafi. Potrafi wykonać? Rysunek? Dzieło? Projekt końcowy? To jest też trudne we wszystkiemu ze względu na te oczekiwania i szczególnie jak się robi prace pisemne i ma się tych uczniów dużo w klasie, a ma się chwilę na to i gdzieś tam goni, to nie zawsze mi wychodzi, ale to jest naprawdę pół na pół, bo to wszystko zależy od tego, co ja mam jeszcze na głowie. Ale jeśli jest sprawdzenie z historii i te ćwiczenia są przeróżne, no to piszę wtedy koło oceny. Zwróć uwagę na przykład na analizę mapy, tak? No to jest jedna z tych nielicznych rzeczy, które dostał zero za analizę mapy, żeby na to zwrócić uwagę i żeby do tego się przyłożyć. To jest taka mała kropla gdzieś tam w tym całym drążeniu informacji. Co prawda, w ocenianiu kształtującym wszelkie badania wykazują, że jeżeli my mu jednocześnie postawimy ocenę, to on przestaje to być wartość. Więc raczej powinniśmy robić coś takiego, żeby mówić tak, to jest tylko na komentarz, a to jest tylko na ocenę. Czyli już on wie, że ten... I potem się nie łamać, bo on mówi, tak nam dobrze poszło, to niech pani nam postawi stopnie, nie? Albo poszło tak fatalnie, to zamiast stopni chcemy komentarz, nie? To już nie jest tak. Coś zostało ustalone. To może ja podpowiem, jak to robimy na polskim uczniach i na polonistkim z rozmów. Kiedy kształcimy pisanie, uczymy jakiejś form, powiedzmy, charakterystyki, to pierwsze próby są zawsze na informację zwrotną. Nad tym fragmentem popracuj, to zrób jeszcze tak, tu spróbuj coś tam. I dopiero po kilku próbach piszemy już tak zwaną pracę klasową i wtedy tu jest ocena sumująca. Czyli jest podział na ten etap, kiedy się uczymy i na etap, kiedy podsumowujemy wiedzę. Tak, dziękuję bardzo, ale teraz powiem taką anegdotkę, że jak ktoś tak powiedział właśnie jak pani teraz, to mówię, no tak jak ja mu powiem, czego ma się nauczyć i on nie dostanie, to przecież on się tego nauczy. No i chyba o to mi chodzi. Właśnie, żeby uczeń osiągnął cel i się nauczył tego, co my uważamy, że powinien się nauczyć. Czyli nie przyłapywanie na błędzie, tylko właśnie uczenie się na błędach, ale również i na postępie. Czy ktoś jeszcze chciał? U mnie na przykład jest mowa, gdzie w toku procesu uczenia się w ogóle nie ma żadnych ocen, stopni i tego typu rzeczy. I jest ustalony z góry termin, w którym trzeba się wykazać. Natomiast forma wykazania jest też uzgodniona z dziećmi. I to nie zawsze jest sprawdzian. Czasami to jest prezentacja wyniku przygotowanej sprawności. Innym razem jest to prezentacja przygotowanego jakiegoś materiału czy zagadnienia. Jeżeli jest to praca, którą robi duża grupa dzieci, to są ustalone z góry kryteria. I nawet właściwie ja nie muszę dokonywać weryfikacji, bo dzieci same dokonują weryfikacji spełnienia tych kryteriów względem tych uzgodnień i tego wytworu, który dziecko zaprezentowało. I w każdym przypadku informację zwrotną poprzedza samoocena. To poczucie własnej wartości, którą dziecko w danym momencie ma, kiedy już to się dokonało, a jednak każda prezentacja efektu własnej pracy stanowi jakiś element wcale nie łatwej roboty. Bardzo dobrze, bo tutaj została przywołana samoocena, która też jest formą informacji zwrotnej, która ułatwia nauczycielowi to, bo może zrobić samoocenę, albo może zrobić ocenę koleżeńską, ale jeśli te oczekiwania są wyraźnie powiedziane.
Dlatego, że jak nie ma tych oczekiwań, to nie wiadomo, co ten jeden kolega ma drugiemu pisać, prawda? Czy informować. Są różne pomysły, jak robić, żeby ta informacja zwrotna nie zajęła nam całych nocy i żeby tego nie robić, ale to tabelki różne, każdy sobie może wypracować. To nie chodzi o to, żeby się nauczyciel zmęczył, tylko że inny problem, który teraz bardzo dyskutujemy w ocenianiu kształtującym, to jest to, co zrobić, żeby uczeń skorzystał z tej informacji zwrotnej, a nie tylko, że on dostał. Nauczyciel się wypracował, całą noc pracował, a on mówi tak, no i co oni tam mu napisali, co to mnie to interesuje. A ile to by było, pyta uczeń. Czyli w związku z tym on nie umie korzystać. I uczeń musi zrozumieć to, to jest druga praca, że to pomaga się uczyć. Pomaga mu na przykład, tak jak tutaj było mówione, napisać już potem ten sprawdzian na ocenę lepiej. Musi być o tym przekonany. No dobra, to przejdziemy dalej. No i to jest coś, co jest bardzo ważne, czyli relacje. Właściwie nie ma uczenia się bez dobrej relacji. To jest 0,72, to jest naprawdę bardzo dużo. I oczywiście można powiedzieć, że jakbym Państwa zapytała, to niektórzy z Państwa by powiedzieli, a ja miałam takiego nauczyciela, który był okropny, on tak nas wszystkich denerwował i wymagał, ale ja się przy nim bardzo dużo nauczyłem. Są takie przypadki, ale to są przypadki na krótko, proszę Państwa, na krótko. Żeby naprawdę coś zapadło w dziecku, żeby ono chciało to robić. Jak się na przykład pyta czasami nauczycieli, jak, czego uczysz? A ktoś mówi, no historię. Miałeś fajnego nauczyciela od historii. A tak, właśnie, bo on mnie zachęcił, bo on mnie zauważył. Bo on to jest bardzo dużo. Poświęcić czas na to, żeby z tym uczniem chwilę porozmawiać, go zauważyć. Tutaj żeśmy mówili na tym warsztacie daltońskim, że chodzi o to, żeby zobaczyć, że to jest drugi człowiek, żeby mieć do niego szacunek. On niedługo, proszę Państwa, będzie ministrem. Albo pójdziemy do niego, mamy wyrostek do zoperowania, leżymy na stole, a tutaj Kasia mówi, dzień dobry Pani. I to zależy od tego, jacy myśmy byli. To trzeba wziąć pod uwagę nawet z własnego podwórka. Nie mówiąc o tym, że jeśli chcemy mieć wyniki nauczania, to musimy mieć relacje z uczniami. To nam bardzo pomoże, żeby oni chcieli się uczyć. No i teraz jeszcze jedno, to jest czas na refleksję uczniów. Tutaj jest widać taki zeszyt narysowany, dlatego że myśmy w gruncie rzeczy tak naprawdę zrozumieli, co to jest refleksja ucznia, dopiero po wprowadzeniu zeszytu. Wcześniej jakoś żeśmy nie widzieli. Mówili, o, lekcję trzeba podsumowywać. Ale podsumowanie lekcji polegało na tym. No i teraz, kto z Was uważa, że cele zostały spełnione? Wszyscy. No to do widzenia. Albo w ogóle już nie było czasu na to. Natomiast tutaj chodzi o refleksję. I różnego rodzaju sposoby na tą refleksję, w jaki sposób pozyskiwać od uczniów refleksję. Znaleźć czas, a poza tym pozyskiwać tą refleksję. Tam na stoisku z książkami jest taka ulotka o naszych pomocach. I teraz opracowujemy taką pomoc dydaktyczną, która się nazywa pudełko refleksji. I ono będzie wyglądało w ten sposób, że będziemy mieli 30 metod pozyskiwania refleksji przez nauczyciela od uczniów. I nauczyciel może sobie tak wziąć takie, jak nie pamięta, wziąć i powiedzieć, o, dzisiaj będziemy tak reflektowali, w ten sposób. Ale może zrobić jeszcze inaczej. Może powiedzieć tak, jak jest 30 tych refleksji, mam 30 uczniów, to bardzo poproszę, każdy sobie wyciąga jedną karteczkę i robi to względem tego, co mu wypadło. I to działa tak, że uczniowie po pewnym czasie naprawdę ta refleksja jest lepsza niż tylko, że cele. Na dzisiejszej lekcji mieliśmy się nauczyć, ile nóg ma pająk, nauczyliśmy się, ile ma pająk nóg. To nam nie chodzi o taką refleksję, tylko chodzi nam o refleksję głębszą. Ja na przykład uwielbiam takie zdanie do dokończenia. Na dzisiejszej lekcji zaskoczyło mnie. Prawda? I wtedy te dzieciaki wypisują takie rzeczy, że w ogóle w głowie się nie mieści. Ja zupełnie, albo czasami też mam zaskoczenie, jak mówię, na dzisiejszej lekcji nauczyłem się, że. I oni wypisują zupełnie co innego niż ja chciałam, żeby się nauczyli. Ale to jest ważne, że to jest ich własne, że oni gdzieś sami to zrozumieli.
Najbardziej to lubię tą refleksję chyba, którą Beata Wilmanowicz mi przekazała. Mianowicie, jak ona jest nauczycielką religii i uczyła o dzieci o byciu przekazania. I na koniec lekcji jedna dziewczynka napisała, że dla niej 10 przykazań to jest na co bezu, które dał Pan Bóg ludziom. Nie? Ładnie, prawda? Te refleksje są po prostu naprawdę takie, że można je potem gdzieś trzymać i robić. Mamy też taką pomoc, którą propagujemy, ale ważne, że sami ją zrobić, mianowicie kalendarz. Że kalendarz jest po każdym temacie. Dzieci, kończymy jakiś temat i uczniowie razem wypisują w tym kalendarzu, czego żeśmy się nauczyli. I jeden podaje to, drugi podaje to i w rezultacie prawie, że dostajemy na co bezu do klasówki. Także różnymi sposobami, ale to, żeby się one zmieniały, też jest ważne. Dlatego, że jak cały czas robimy zdania podsumowujące, to już... Więc dobrze by było, żeby mogli albo wybierać, albo zmienić. Pójdziemy dalej. No, tu jest 09. Pomoc uczniom w organizacji procesu uczenia się i monitorowanie procesu. To łączy się z tym, o czym teraz najwięcej się mówi właściwie na świecie. Nie mówi się już tak dużo o ocenianiu kształtującym, tylko mówi się o widocznym nauczaniu. To znaczy, żeby zarówno nauczyciel był cały czas świadomy, co jego uczniowie umieją, a co nie, i uczeń, żeby był świadomy, ile umie, ile nie. I dalszy ciąg to nie jest tylko sama świadomość. Jak tu pozyskać te informacje, gdzie uczniowie są? To się jeszcze daje zrobić, choć przeważnie nauczyciele mówią, klasówkę im zrobię, to się dowiem. Ale po klasówce to już jest, że tak powiem, za późno, bo oni już, już skończyliśmy temat. A jak tutaj w czasie procesu nauczania? Cały czas trzymać rękę na pulsie. No i w tym momencie zobaczyć na przykład po tych informacjach, że połowa umie, a połowa nie umie. No i co my mamy zrobić z taką klasą? To najczęściej nauczyciel mówi, naucz się w domu, a idziemy dalej, nie? I oczywiście on się nie nauczy w domu, proszę Państwa. Możliwe, że dostanie jakieś korepetycje, a jeszcze szczególnie jeśli chodzi o matematykę, to już w ogóle. Jak on nie umie dodawać, to on nie będzie to umiał ułamków na przykład dodawać, czy czegokolwiek innego, więc musimy się zatrzymać. To jest w naszym interesie, jeśli pamiętacie, musimy monitorować proces nauczania i wykorzystywać ten monitoring do zmian procesu uczenia się. Ja bym teraz, może o tym wszystkim nie będziemy rozmawiać, ale o tym byśmy porozmawiali. W jaki sposób, proszę Państwa, co zrobić? Orientujecie się Państwo, połowa umie, połowa nie umie. Co zrobić dalej? Ja nie mam za dużo rozwiązań, ale może Państwo też wykombinują jakieś. Bardzo poproszę, minutkę. Basia mówi, że musi kawę wypić, bo ma kryzys i ona ucieka. Połowa umie, połowa umie. Ja też myśmy przedtem byli w takim pomieszczeniu strasznie ciemnym. Ja też czułam takie odcięcie i że tak można było bez klimatyzacji. Na górze wejścia? Tak. No właśnie, ja tam na górze prowadziłam te zajęcia i po prostu też mało nie umarłam. To było też tak gorąco. Państwu wpadło teraz do głowy, to chciałam powiedzieć, że OK zeszyt jest bardzo dobrą metodą na pozyskiwanie tej informacji. Bo nauczyciel może spojrzeć w ten zeszyt i widzi, co się tam stało, prawda? Czyli to jest na pewno, ale teraz nie mówimy o tym, bo to choć to jest bardzo ważne, tylko czy mają Państwo jakiś sposób, co zrobić, jeśli wiadomo, że niestety połowa jednak skumała? O, wzajemne nauczanie. To znaczy, ten, który
zrozumiał i wie, uczy następne innych uczniów. To jest po prostu ekstra sprawa. Dlatego, że dużo więcej uczeń się uczy od rówieśnika niż od nauczyciela. To zrobili też badania. Dlatego, że ten uczeń mówi do niego normalnym językiem, a poza tym nie ma czegoś takiego. Nauczyciel przeważnie jest obciążony z tym syndromem woła. Mianowicie zapomniał W, jak cielęciem był. To znaczy on w ogóle nie rozumie. I czego tu nie rozumieć? I czego tu nie rozumieć, mówi nauczyciel. Ja zresztą widziałam takiego, moja córka nagrała takiego matematyka, który zaczynał każdą lekcję, mówi, kto miał pracę domową? No, są kilka osób. Ja czego nie odrobiłeś, bo nie rozumiałem. No i czego tu nie rozumieć? No naprawdę, czego nie... I potem i koniec, bo on naprawdę nie może zrozumieć, czego nie rozumieć. Więc dlatego ten uczeń drugi wie, bo przed chwilą zrozumiał. To jest jedno. A coś jeszcze? Co można innego zrobić? Jeśli pojawia taka sytuacja, że pół na pół, to jest daje duża autorefleksja. Coś ja z Państwa byłam nie tak. Tak, dlatego że jeżeli stosowałam to, o czym też mówiliśmy, że to wzajemne nauczanie jest bardzo ważne, ale pewnie sam proces organizacji uczenia się, uczniów się zorganizowałam, coś się zmieniało, jeżeli byłem w kontakcie. To jest bardzo dobra, bardzo ważna informacja. Coś przegapiłam. Coś źle zrobiłam, dlatego że oni wszyscy nie zrozumieli, prawda? Jeżeli ja ich prowadzę, to są moi uczniowie, przez cały rok szkolny, to nie mogę powiedzieć, bo oni go nie nauczyli inni, nie? Bo to teraz to jest już moja zasada. Czyli faktycznie, no, można zrobić coś takiego, źle zrobiłem, to teraz znajdę inną metodę, to jest najważniejsze. Inną metodę wytłumaczenia im, prawda? To też nawet ci, którzy zrozumieli, skorzystają, bo to jest inna droga do zrozumienia. Jeszcze ja mam jeszcze taką, ale na pewno Państwo też mają tą metodę, mianowicie, że planując lekcje, planuję te zadania, które są nie poszerzające materiał, tylko pogłębiające. Czyli mam, jak ktoś, ci już zrozumieli, prawda, i potrafią dodawać ułamki jakieś tam, to ja im daję tylko jeszcze jakieś, bardziej na przykład większe liczby, żeby oni potrafili to zrobić i się zajęli czymś. A tych, którzy nie rozumieją, wszystkich jeszcze raz inaczej tłumaczę. Powtarzamy tego samego, a my nie, po prostu nie umiemy zrozumieć, że jest inna metoda. Na przykład, jeśli chodzi o matematykę, to w Polsce ułamków się uczy najpierw ułamków zwykłych, a potem dziesiętnych. Prawda? Tak wszyscy mają, nie? Natomiast w Stanach robi się odwrotnie. Więc nie ma, to nie są takie, my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej drogi, ale możliwe, że jest inna droga. Inna droga nauczenia czegoś, prawda? Akurat może to nie jest taki bardzo dobry przykład, bo to jest o innych ułamkach, ale powiedzmy, czy komuś jeszcze przyszło coś do głowy? Aha, no i no, koniec tego pomysłu jest taki, że tłumaczymy, tak to powiedziałam. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakiś pomysł? To nie jest łatwa sprawa, ale za to, jeśli się tak robi, to się nazywa nauczanie kształtujące, to przez to wyniki, to jest wskaźnik 0,9. To jest prawie największy wskaźnik, jaki istnieje, wpływający na wyniki uczniów. Czyli nauczyciel cały czas pozyskuje informacje, gdzie są moi uczniowie, nie idzie dalej, tylko zmienia swoje metody nauczania. Ambitne, co? Dobra, przechodzimy dalej. To jest mój ulubiony temat, to jest samodzielność. Żeby uczeń mógł być samosterowny, to musi być samodzielny. My nie możemy mu dać instrukcji, ma tą instrukcję wykonywać i nad niczym się nie zastanawiać. Oczywiście procedury są bardzo ważne i pewnych procedur trzeba nauczyć. Ja może znowu z matematyki. Uczeń musi wiedzieć, jaka jest procedura dodawania dwóch ułamków. On musi mieć to wyćwiczone. Bo potem nie będzie przecież od samego początku myślał, jak dodawać ułamki. On musi to mieć po prostu wyćwiczone. Ale w różnych innych zadaniach edukacyjnych on powinien mieć samodzielność. W czym samodzielność? W wyborze zadania, w sposobie rozwiązywania go, w sposobie jego prezentacji. To zajmuje może trochę czasu, ale w rezultacie bardzo procentuje. Ja zawsze przy tej okazji opowiadam moją własną historię, Państwu też opowiem, bo jest bardzo spektakularna. Mianowicie ja byłam bardzo słabą uczennicą w szkole i w podstawowej i tam ledwo w ogóle nic ze mnie miało nie być. I
i nic nie pamiętam ze szkoły. Po prostu wyparłam. Wyparłam w ogóle nawet nie pamiętam, gdzie nauczycieli, uczniów, nikogo. Po prostu ja czekałam, myślałam, Boże, do przerwy. Takie było moja szkoła podstawowa. Ale za to pamiętam jedną lekcję. Mianowicie lekcję z matematyki, na której pani miała zdanie robić prostą równoległą do drugiej prostej przechodzącą przez punkt konstrukcji. Wiecie państwo, jak to się to robi, nie? Taka jest znana, której cyfrem zaznacza się tak i już zabierała się za to, żeby nam to powiedzieć, jak to zrobić. Ale w tym przyszedł pan kierownik i powiedział, że on prosi, żeby ona do niego poszła. I ona nas zostawiła na 45 minut samych. I ja wymyśliłam konstrukcję. Jestem przekonana, że była niewłaściwa. Ale powiedziałam do mojej koleżanki, która mnie po 30 latach powiedziała to, ty wtedy powiedziałaś, pójdę na matematykę. To było śmiechu warte. Ja się do niczego nie nadawałam. Ja nie wiadomo było, czy do liceum jakiegokolwiek pójdę. A proszę, skończyłam matematykę. I to był jedyny dzień, który ja pamiętam dokładnie ze szkoły. Raz mi pozwolili sami pomyśleć. Raz w życiu, nie? Potem na liceum już marnie było, ale jakoś się wyrabiałam, się nauczyłam, że trzeba przesiedzieć i się nauczyć, ale to był ten moment, więc dlatego strasznie wam rekomenduję dać im samodzielnie myśleć. Może popełnią błąd. Tutaj był też przykład, chyba opowiadałaś Lidio, ty to powiadasz? Nie, że pozwolono zrobić błąd komuś. No nie wiem, na to dobra się. Tak, właśnie. Czyli to jest właśnie to, wytrzymać i zobaczyć, że ta droga nie prowadzi może do tego, pozwolić popełnić ten błąd, ale mieć satysfakcję, sam zrobiłem, nikt mi nie powiedział, więc samodzielność. Następne to jest wybór, też mówiliśmy o tym na warsztacie barfońskim. Dla mnie wybór to jest mało, żeby one były inne, innego rodzaju umiejętności. I oni zaczęli uprawiać tą pracę domową. Dlatego, że ona była do wyboru. Ale nie tylko. Gdzie jeszcze może być wybór? Proszę państwa, gdzie uczeń może mieć w szkole wybór? Tak? Jak chce pracować sam, w grupie, w parze? Jasne. Czy ktoś jeszcze ma pomysł? Gdzie uczeń ma wybór? Jaką refleksję? Jego refleksja jest jego własnym wyborem. Bardzo fajnie. Od czego zaczyna? Od czego zacząć, prawda? Rozwiązywanie, prawda? Wybór drogi rozwiązania. No nie ma tego za dużo. W projekcie. A, prezentacja na przykład. W jaki sposób zaprezentuje swoją pracę?